Adam Zdrójkowski walczy lorykowisko ze wszystkich, pomogle nawet datki od fanów. Choć miał wtedy zaledwie 18 lat, Adam Zdrójkowski z wielkim uśmiechem na ustach przekazał fanom wieści o tym, że otwiera własny shot bar rykowisko. Gwiazdor Polsatu miał nadzieję, że miejsce będzie cieszyło się zainteresowaniem publiczności i zadomowi się w gaszczu innych chętnie odwiedzanych miejsc w stolicy. Początkowo wydawało się, że tak właśnie będzie, jednak wraz z pandemią koronawirusa swoje marzenia aktor musiał włożyć między bajki. Brakowało mu bowiem pieniędzy na to, by płacić swoim pracownikom, a także by pokrywać koszty wynajmu lokalu. Pandemia wygrała z wielkimi ambicjami. Czas, żeby cyknąć rozchodniaczka i zostać w domu, napisali właściciele baru na zakończenie działalności rykowiska. Zapewniali przy tym, że szukają sposobu, by uratować lokal przed koronawirusem. Zdrójkowski również był w to mocno zaangażowany. 22 latek robił wszystko, by ratować rykowisko. Wprowadził możliwość wykupienia vouchera do restauracji. Wprowadził również opcję zamawiania przekasek na wynos. Wszystkie te posunięcia nie zdali jednak egzaminu. Niestety, pomimo ogromnego zaangażowania naszej rykofamilii, która wykręciła niewiarygodne sumy na zrzutce charytatywnej i pomimo imania się zadań z zupełnie dla nas nowej dziedziny, jaka byle rykowynosy. Musimy się pożegnać, czytamy w oficjalnym oświadczeniu zespołu pracującego przy rykowisku. Wiadomość opublikowano 9 maja 2020 roku. Nie trudno jednak stwierdzić, że decyzja nie należała do najłatwiejszych. Zdrójkowski miał bowiem wielki sentyment do tego miejsca. Razem ze swoją byla dziewczyna Wiktoria Gasiewska często spędzał czas w lokalu, popijając kolorowe alkohole. Straty finansowe były jednak zbyt duże, by dłużej utrzymywać nierentowny lokal. Potem Zdrójkowski przyznawał w wywiadzie, że stracił w 3 miesiące 100 tysięcy złotych. A ostatecznie nic na rykowisku nie zarobił. Adam Zdrójkowski to aktor i prezenter telewizyjny. Swoją karierę zaczynał od wystąpienia w serialu Rodzina Zastępcza, gdzie wcielił się w Pawelka. Później zagrał kultową rolę Kubę Boskiego w serialu Rodzinka.pl, gdzie wystąpił u boku Tomasza Karolaka i Małgorzaty Kozuchowskiej. W 2016 roku brał udział w Dancing with THE Stars, Taniec z Gwiazdami, a w 2021 roku prowadził kulisy Polsat Super Hit Festival. W zeszłym roku mogliśmy oglądać go również w muzycznym programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo, gdzie zajął 3. miejsce. Niebawem będziemy mogli go oglądać w programie Azja Express 3.